przybyłem do Walencji, więc moi drodzy, wychodzimy właśnie z samolotu. Słyszałem, że niektórzy z ekipy, którzy mieli przyjechać, nie dotarli. Niektórym uciekł samolot, osaka, a niektórzy mają opóźnienie o godzinę. Ale no cóż, na pewno się spotkamy wszyscy w hotelu i dzisiaj wieczorem na jakimś kolacie czy spokojnie. Tak więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Klaustrofobicznie tu jest. Open automatic doors. Okej, możemy iść tam. Możemy iść też gdzieś indziej. Może tam. Jesteśmy w samym centrum dżungli, gdzie możemy spotkać różne dziwolągi i stwory, które można zasiec. Fajny park, w szczególności z tymi palmami. Dziwna sprawa. W sumie idę i wszystko jest zamknięte na kłódkę, zakratowane jakimiś takimi konkretnymi kratami. Jakieś żaluzje, słuchajcie, przeciwwłamaniowe. Może trafiłem do jakiegoś miejsca, gdzie nie powinienem być. Powoli dochodzimy do jakiejś cywilizacji. Powoli. Więc całkiem spoczko. Dzisiaj mamy spotkanie 21 z ekipą. Z całej Europy przyjadą ludzie. No i będziemy na Dreamhack Valencia ostro walczyć, więc będzie zajebiście. Video with Illidan, where he desperately tries to kill things. If they actually decide to go into the Jux, this is exactly what we're going to see here. Illidan just fighting his heart out, trying to kill. Świetna sprawa. Dzisiaj poznałem Nercia na śniadaniu, a więc będą solidne rozgrywki. No i tutaj macie, moi drodzy, komputery wystawione przez Blizzarda i ostro tutaj ludzie tną. Tak więc przejdźmy się aż do pucharu. Zobaczycie go. Myślę, że wam się spodoba. Tak więc idziemy, moi drodzy. Strzeżona przez strażnika bram. Jesteśmy w sali LAN party, wielki LAN party. Ponad 3000 kompów ma tu być. Przynajmniej jest miejsce na to. Ci wszyscy ludzie tutaj, jak widzicie, przywieźli te komputery sami. Wszystkie monitory, wszystkie, całe kablowanie, mieli przywieźć chyba 10 metrów kabla każdy. A więc niezła sprawa, zobaczcie, jak to wygląda.
Moi drodzy, jest nawet control room do tego wszystkiego. Panowie tam siedzą, operują. Jest to naprawdę niesamowite. Robi wrażenie. W szczególności, że ci ludzie naprawdę tachali niesamowite wielkie pudła, żeby tutaj, wiecie, wieść to wszystko. Więc zobaczmy pierwsze z brzegu. Ale kąt. Toż to potwór jest. Nice PC. Thank you very much. Tym przywożą staw. Jesteśmy w strefie dla Headstone, jak widać. Tutaj rozgrywają się potyczki w Headstone. Za mną jest strefa adminów, którzy komentują rozgrywki, więc bardzo ciekawie to wygląda. Mamy finały, moi drodzy, Heroes of the Storm. Rozpoczynają się. Fnatic będzie walczył z Dignitas. Dość interesująca sprawa. A przed chwilą wygrał Raynor, taki bardzo młody gracz z StarCraft. Wygrał z Vortixem, pokonał Manę. Takie co, moi drodzy, zaskakujące jest tutaj. Zaskakujące są rozgrywki StarCrafta. No a teraz przechodzimy do finału Heroes of the Storm. Mistrzostwo, moi drodzy, leci na Polsko. Tak, zobaczymy ich ponownie, ale był mecz niezależny, nieziemski, Fnatic z tym przegrało, ale było coś pięknego, niesamowitego, naprawdę, warto było tutaj być. Pozdrawiam, hej! Jesteśmy już na zewnątrz. Fajnie było, powiem wam, naprawdę. Walencja, ciekawe miasto. Jest nawet miarę ciepło. Ale powiem wam, że aż mi smutno stąd wyjeżdżać. Ja wiadomo, zawsze po takich imprezach jest człowiek nabuzowany pozytywnie i szkoda opuszczać tego miasta. Chociaż jest tu drogo dla nas, dla Polaków, no niestety, ale i tak było super, awesome. Hoc się skończył, jutro są finały StarCraft, ale ja o 10 już wyjeżdżam z hotelu. O 13 mam wylot, tak więc będę prawdopodobnie w Katowicach o 17. Dziś tak. Tak więc do zobaczenia, mam nadzieję, że dolecę i nie będzie żadnych kłopotów po drodze. Trzymajcie kciuki, hej!